Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźminka kochanego. Kim ty jesteś? Abyda wygląda świetnie, chociaż jest trochę za chuda jak na mój gust. Oj, laseczki dwie. Znalazłbyś sobie prawdziwą kobietę. Czarownice, jak wszyscy wiedzą, są bezpłatne. A wiesz, że Wiedźmini też? Nie wiem, czy to wiesz. Bo Wiedźmini z tego co wiem, to też. Dobra, co mamy za misję w ogóle? Grałem... Kurde, kiedy ja w to grałem? Aż se zobaczę. Ja pierdzielę! 3 marca! A dzisiaj jest 23 marca, tak, więc moje przerwy od gier są naprawdę długie, po 2-3 tygodnie czasami nawet, ale lecimy, nie? Nie ma co. Mamy to zadanie. Do oficera straży mamy pójść, tak? Czekajcie. Na pewno? Z łącznikiem. Dobra. Ja na razie zapomniałem, co robiłem, bo grałem już, wiecie, dawno temu. Więc jak zwykle będę biegał w kółko, nie wiedząc, co robię. Siema, jaskierku. No dobra, lecimy zobaczyć tych tam ludzi. Mapa. Wśród ludzi plus strażników jest agent, tak? Zobaczymy, kto to jest. Oficer gwardii może? Przypuszczam, że nie jesteś jakby chory. Oho! Wiedźmin Geralt z Rivii! We własnej osobie. Nie wiem, jakim cudem zdołałeś uniknąć kwarantanny i zyskać przychylność władz. Przypominam, że w Wyzimie ogłoszono stan wyjątkowy. Zasady jak na wojnie. Będę się starał. Staraj się mocno, bo zdrajcy trzech lilii zakosztują stali. Lilii nie ogarnął jeszcze płomień. Co? Masz na myśli kwiaty? Tak, to znaczy... O czym ty bajdurzysz, odmieńcze? Zawracaj głowę komuś innemu. Źle, żem zawalił, czekajcie. Znikaj stąd, wariacie, zanim cię zapuszkują. Wygonili nas na ulicę, a nikt nawet nie pomyślał o podwyższeniu żołdu. Kazali mi mieć baczenie na ludzi noszących znak salamandry. Chyba spierdzieliłem. Czekajcie, ja wczytam, bo ja spierdzieliłem prawdopodobnie. Ja miałem odpowiedzieć specjalną wiązankę z tego, co pamiętam. A ja nie spojrzałem, co tam mówię. A jaka ta wiązanka była? Czekajcie, kto mi tu w ogóle powiedział o tej wiązance? Lewiatan, czekajcie, wejdźmy w postacie. Lewiatan w ogóle mówię. Nawet to jest Lewiatan. A gdzie on jest? O, Declan Leeuwarden. Nic tu nie ma napisane. Świetnie, że pamiętam hasło. Zapiszemy przy nim i zobaczymy po prostu, które hasło pasuje. Nie pamiętam, które hasło było. Ale myślę, że jak spojrzę na nie, to sobie przypomnę. Bo dopiero co się dowiedziałem tego hasła, jak pamiętam. Ewentualnie zrobiłbym cięcie i se sprawdził. Ale nie chcę sobie zepsuć gry, bo wiem, że ta gra się łatwo się po prostu kraszuje, gdy próbuję coś zrobić. Okej. Ja zapiszę sobie tutaj. Oho! Wiedźmin Geralt we własnej... Nie wiem, jak przypominam... Będę się... Staraj się mo... A nie... Czyli tak, jest. Lili nie ogar... Co? Tak. O czym... Napiłbym się. Bandyci... Prób patrolujących w zimie oficerów. Dobra, tu szukamy innych oficerów. Czyli dobry tekst powiedzieliśmy. Okej, dobra. To jest kolejny oficer. Szukamy wszystkich oficerów. Nie paradowałoby mnie z bronią przewodniczącego. Tak? Lili nie ogarnął jeszcze płomień. Co? Kim jesteś? To jakieś hasło? Ty mi powiedz. Chwileczkę. Czy ty mnie sprawdzasz? Chłopcy, mamy tu chyba prowokatora. Muszę już iść. Powinienem cię wsadzić do lochu, Wiedźminie.
Twoje szczęście, że mam za godzinę otrzymać order z rąk królewny Addy. Order? Adda hojnie nagradza tych, którzy walczą z elfimi terrorystami. Nie macie większych problemów w mieście? Plaga, potwory. Czy ja wyglądam na frajera? Za terrorystów płacą dwa razy tyle, co za Kikimorę. I pewno łatwiej ich złapać. Wystarczy udowodnić współudział nieludziom z Wyzimy. Tyle, że niewielu ich zostało. Czekajcie sekundę. Dobra, jestem. Możemy grać dalej. Co tu się działo? Szukamy oficerów w całej tej Wyzimie. Ten kwiatek już znamy. No co ty nie powiesz? Rzeźnik. Rzeźnik. Bo jestem groźny. Zobaczmy, a to jest rycerz. Na własne oczy widziałem, jak pająkowaty stwór rozszarpał pod bramą kupiecką aptekarza. Jak wyglądało to stworzenie? Wyglądało tak, że drugi raz nie chciałbym spojrzeć. Wyobraź sobie, że pies zjada pająka i wysrywa go. Teraz powiększ tego pająka 100 razy. 100? Co ja kurwa gadam? 1000 razy go powiększ. Dodaj złośliwą mordę i wściekłość teściowej i oto twój potwór. Dzięki za fachowy opis. Zbędna ironia. Ja w przeciwieństwie do ciebie fachowcem nie jestem. To nie była ironia. Jeszcze raz dzięki. Utrapienie z tą salamandrą. Wymykają się nam jakby... Tak? Lilii nie ogarnął jeszcze płomień. Że co, proszę? To ja już sobie pójdę. 3 lilie tworzą jedność. Spokojnie, to ja. Mogliście wymyślić mniej problematyczne hasło. Trochę to trwało, zanim mnie znalazłeś, co? Nieważne. Oto plan. Punktualnie o północy w kanałach pojawi się mój oddział. Nie pójdziecie ze mną? Nie, osłaniamy tyły. Będziemy tam na ciebie czekać, ale nie dłużej niż 2 godziny. Do zobaczenia na miejscu. Żołnierze! Baczność! Za mną! Naprzód, marsz! No dobra. Do kanałów o północy. Zabieracie rodzicom dzieci i szkolicie je na Wiedźminów. Wstydź się. Bank Vivaldich, tu jeszcze nie byłem. Idziemy zobaczyć tak może przy okazji. Szlachcicy. Tak? Ja w sprawie ogłoszenia. A tak, pióra Kuroliska, 5 sztuk. Masz je? Pogadamy później. Następny! To niepoważne. No troszeczkę, myślałem, że mam, ale nie mam. W sensie ja tych questów jeszcze nie porobiłem wszystkich. Ja nie wiem, jak tutaj wyjdzie nam to. Na razie się muszę znowu wkręcić. Czyli mam przyjść o północy tutaj. Ja muszę zobaczyć, czy jest jakieś ognisko, chociaż to się nie pokazują. Wejście do kanałów było gdzieś... Tam, okej. Okay. Nie lubię takiej pogody. Tylko muszę poczekać do nocy, do północy. Tylko kurde, nie wiem, gdzie tutaj mogę się przespać tak szybko. Jakbym znalazł ognisko, byłoby prościej. Zabieracie rodzicom dzieci i szkolicie je. Ciepły ten deszcz. Dobra, gdzie mamy bliżej? Tak, do domu Pris mamy blisko, więc pójdziemy tam szybko. Przywitamy się z Tris. Pada. No, co wy nie powiecie? Dobra. Jest w ogóle sobota, piękny dzień, 11. Pozdrawiam serdecznie. Ja zawsze nie wiem, na odcinkach zacząłem mówić, to przyzwyczaiłem się. Siema, Alvin. Co tam u ciebie? Ona mi nie pozwala jeść słodyczy. Nie mam słodyczy. Hi, to taki kawał? No jak? Jak będę miał, to ci dam, młody. Może znajdę na górze coś. Cieszę się, że umiesz zaopiekować się Alvinem.
Ach, fajnie mieć żonę. Dobra, lecimy do północy i biegniemy szybko do kanałów. Olo, muzyka się zrobiła groźna. Groźna muzyka. To jest dużo żołnierzy i straży, więc tej części miasta nie powinno... Wszystkie kości. Napiłbym się. Jest tu dużo tych salamandr na terenie. Stąd widziałem coś tam za ścianą. Brama Mariborska. Ciekawe, co tam będzie. Idziemy do kanałów. Tu wiadomo, będą pewnie stwory. My jesteśmy tu, czyli po prostu prosto mamy iść. Spodziewałem się tutaj stworów, ale nie ma. Napiłem się. Jesteś wreszcie. Chłopaki, drabina. Wszystko w porządku? Cały czas spodziewamy się ataku salamandry. Wiedzą o nas? Nie, ale są nadzwyczaj ostrożni. Zdaje się, że mają ważnego gościa. Gdzie będziemy się zakradać? Służba nie drużba. Służba nie drużba. Dawaj loadingu, piękny. A, czyli ja jestem teraz na ziemiach, na których nie mogę być normalnie. Tych zamkniętej wozami. To jest gdzieś kryjówka salamandry, ale... Gdzie? Dobra, ja to mam, zapomniałem. Alta, o właśnie. Są drzwi. Jeszcze chwileczkę. Szybciej, nie mam całego dnia. Uwaga, rozpoczynam. Akhaila Ambra Kur. Mamy 100 kur. Wizję? Rozmazana. Nie wiem, czy połączymy się dzisiaj z Redańczykami. Spokojnie, kryształ zaraz się rozgrzeje. Spróbuję wzmocnić korelację magiczną. Chyba się udało. Mamy wizję. Witam ozięble, panowie. Witaj, panie. Dajmy spokój formalnościom. O co wam chodzi? Nasze bazy militarne wokół Wyzimy zostały rozbite. Sądzimy, że brał w tym udział wywiad nilfgaardzki. Czyli mówiąc krótko, siedzicie po uszy w gównie. A co mnie do tego? Panie, zwracamy się z prośbą o pomoc finansową. Niby dlaczego miałbym wam pomagać? Działamy na zlecenie osób, z którymi wiele cię łączy. Macie mnie za głupca? Ależ panie... Te wasze eksperymenty, handel fistechem, morderstwa... Nie pomogę wam. Ciszej! Chyba coś słyszałem w korytarzu. To swój koniec!
Radowid Srogi? Król Radowid? Chyba jest król Radowid, z tego co wiem. Najpierw to luta mi dajcie. Dobra, Radowidzie, już. Brawo. Podziwu godna jatka. Już myślałem, że ci idioci zanudzą mnie na śmierć swoimi błaganiami, a tu proszę, jednak dostarczyli mi rozrywki. Kim jesteś? Radowid. Nie lubię, jak mi się przerywa. Słuchaj, Radowidzie, nie interesuje mnie, co lubisz. Lepiej powiedz, co się łączy z Salamandrą, bo prędzej czy później możemy się spotkać twarzą w twarz. Dawno już nikt tak do mnie nie mówił. Podobasz mi się. Idziesz prosto do celu. Odpowiem, ale nie ze strachu. Z Salamandrą nie łączy mnie nic, zupełnie nic. Kiedyś myślałem, że mogą się przydać jako narzędzie, ale zmieniłem zdanie. Narzędzie? Polityczna dźwignia nacisku, Wiedźminie. Możesz jaśniej? Mogę, ale nie chcę. Dość rzec, że działania Salamandry nie są mi obecnie na rękę. Co czyni z nas sojuszników? Powodzenia, Wiedźminie. A przy okazji pozdrów ode mnie Addę. Ale kurde, widzieliście, jak się ten krzywiło? No dobra, idziemy do Triss, do tej. Zobaczymy, co jeszcze mają tutaj na dole. Może będzie pieniążki. Niezbyt mnie to rusza, że... O kurde, kolejni! Wszystkich zgasiłem. O, jest, jednak nie. Dobra, mamy wszystko. Ciekawe, co tu znajdziemy. Mogę schować ten miecz. Jakieś pieniążki zawsze się przydadzą. Serio, w tym kufrze tak mało. A luta tutaj dużo nie znajdziemy. O kurde, żem podniósł broń. No nic, musimy lecieć do Triss. I do Lervardena, czy jak on tam miał. Boże, jest taki... Jezu, nie chciałem to wejść. Przepraszam, że jestem taki spokojny. Po prostu jestem dzisiaj zabiegany. Wstałem o 6 już latam, jest już 11. Więc jeszcze musiałem zrobić ciasto. Ogarnąć tam prezent, tam coś. Jestem po prostu już taki przymęczony. Nie wiem, taki dzisiaj jestem niewyspany też, nie? Bo wczoraj też byłem na mieście i się tak nie wyspałem, więc... To przykro mi. Dam radę. To jest ta bestia. Boże, ja wiem, kto to jest. To jest ten ukochany tej naszej
kobiety, której mieliśmy jej pomóc. Tej kobiety lekkich obyczajów. Znasz mnie, wilkołaku? Nie rozumiesz. To ja. To ja, Wiedźminie. Kapitan Vincent. To by wyjaśniało zarówno twoją skuteczność, jak i fakt, że znikasz na całą noc. Właśnie. Osłaniałem twoje tyły. Te niedorajdy, z którymi przyszedłeś, nie wyszły nawet z kanałów. Powinienem ci podziękować? Możesz w ramach podzięki opowiedzieć, co zastałeś w środku. Nic specjalnego. Ej, Wiedźminie, jesteśmy po tej samej stronie. Może chciałbyś, żebym spróbował cię wyleczyć? Nie chciałbym. Zaskoczony? W tej formie jestem w stanie ścigać przestępców o wiele skuteczniej. Co więcej, bandyci w mieście boją się strasznego potwora, który broni biednych i pokrzywdzonych. Znaczy mnie. Dobra, muszę mu powiedzieć, ale on jest okej. Okay. Mi się, jeżeli on chroni ludzi i tak ten, no to... Z salamandrami rozmawiał przez teleprojekcję Radowid. Radowid? Ten młokos? Król Danii? Nie sądziłem, że mają aż takie plecy. Nie mają. Odmówił im jakiegokolwiek wsparcia. Ale mają wspólnych znajomych. Coś jeszcze? Nic specjalnego. Ej, Wiedźminie... Jesteśmy po tej samej stronie. Dlaczego miałbym cię oszczędzić? Czemu nie? Zabijasz ludzi. A powiedz, ilu ty zabiłeś, rzeźniku z Blaviken? Ja może wyglądam jak potwór, ale nim nie jestem, w przeciwieństwie do ciebie. Osądzać należy czyny, a nie wygląd. Wybacz. Dziękuję. Pozwól mi odejść, a ja pozwolę żyć tobie. Zostaw mnie. Kurde, mogę mu nie gadać nic z jednej strony, nie? Ale okej. Okay. Jest okej. Okay. Bo my teraz... Do starej kuźni możemy wejść. Coś mi się tu nie podoba. Sprawdźmy piwnicę. Nie wiem, gdzie jestem, ale jestem. Powiedziałem mu o tym. Niech tam wie, jeżeli łapie złoczyńców, może złapie jakichś ludzi łączących do niego. Kryjówka wilkołaka Vincenta. Co on sobie myślał? Że jest superbohaterem? Thank you.
nie zabiłem go tylko dlatego, że właśnie nie zabił on, że on ratował ludzi, a ten, tylko dlatego go nie zabiłem. Normalnie to bym go zapierdzielił. Dobra, wyjdźmy z kanałów i pójdźmy z tym kamieniem. Kurde, może mi się drzemka jeszcze przyda. No, pomyślę, może jeszcze się przespać przez kilka minut, jakąś godzinkę. Wszystko wszystkim, ale tak zmęczonym być i coś robić, to ja czuję, że to nie fajnie. Spróbuję się jeszcze przespać po tym odcinku. Na godzinkę. Przejrzałem bardzo późno spać, to jest właśnie ten problem. Ja chodzę spać o 23, 24 i wstając o tej rano, no to jest norma u mnie. Dobra, ciekawe czy już są na górze. Tak? U Salamander znalazłem jakiś magiczny kamień. Interesujące. Lepiej pokaż go Triss, ona zna się na takich rzeczach. Sądziłem... Nie znam się na magii, Wiedźminie. Wiedźminie? U Salamander znalazłem dziwny magiczny kamień. Ciekawe. Pokaż mi. Geralt, cudownie. To telekomunikator pozostawia magiczny ślad transferu. Możesz mówić prościej. Jestem tylko zwykłym Wiedźminem. Jak będziemy mieli szczęście, dzięki niemu możemy wyśledzić kryjówkę Salamandry. A zatem? Muszę porozmawiać o tym z Loivardenem. Przyjdź później, dobrze? Potrzebuję nieco czasu na badania. Przyjdź później. Świetnie, że jesteś, Wiedźminie. Dowiedzieliśmy się wiele nowego o Salamandrze. Super. Jakieś dobre wieści? Niestety nie. Ma znacznie większe wpływy niż się spodziewaliśmy. A ty, jak sądzę, masz dla mnie propozycję. Niepotrzebnie ironizujesz. Salamandra ma bardzo silne wsparcie polityczne. Tak silne, że nie udało nam się namówić ani władz miejskich, ani wojskowych do walki z nią. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że ma to jakiś związek z pojawiającymi się ostatnio podejrzanymi edyktami. I co zamierzacie z tym zrobić? Potrzebujemy wsparcia i to nie byle jakiego. Oddziału wojskowego, jakiejś siły paramilitarnej. Co to ma wspólnego ze mną? Twoja sława i neutralność jest atutem. Chcemy, byś negocjował z naszymi potencjalnymi sojusznikami. Kogo masz na myśli? Tych, którym Salamandry weszły w paradę. Skojatel, Zakon Płonącej Róży. Nie sądzę, byś dogadał się z Veleradem. Zobaczę, co się da zrobić. Jeśli uda ci się kogoś przekonać, spotkamy się z nim tutaj. Ja bym chyba przekonał Skojatel, bo Siegfried jest zapaczony tą niszczeniem tych wszystkich nieludzi, a tamci byli skorzy, bo ja im pomogłem, więc myślę, że się uda. Ale to już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!